Rozmawiam z panem Marianem Kowalskim, byłym kandydatem na prezydenta. Panie Marianie, takie jedno konkretne pytanie. Czy imigranci, którzy przyjeżdżają do Polski w celu pracy, nie w celu szukania socjalu, jakie ma stanowisko Ruch Narodowy, jakie pan ma stanowisko, czy one się różnią? No cóż, ci, którzy przyjeżdżają do pracy, tak, czyli ludzie w poszukiwaniu lepszego życia, osiedlają się w Polsce nie od dzisiaj, tak, tylko to nie oni stanowią jakiś problem polityczny na dzisiaj, tylko chodzi o tą grupę osób, których chce się pozbyć stara Unia Europejska. Ci ludzie uciekający z Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki uciekają do państw starej Unii, tak? Zachęceni historią kolonialną, tak? I wyższym poziomem życia w państwach starej Unii. Ci ludzie nie uciekają do Polski, natomiast Unia próbuje się pozbyć, wpychając ich na siłę do Polski, i Polska miałaby wbrew woli tych uchodźców trzymać ich tu siłą. No jak wiadomo, fundamentem Unii Europejskiej był swobodny przepływ osób. No to skoro ci takie były założenia na początku, uchodźcy mają szukać sobie lepszego życia w starej Unii, no to niech szukają. Polska nie może być żadnym więzieniem. Mając włączoną swoją uciekinierów zaprzyjaźnioną kamerę. Panie Marianie, tak, ale to zbliżmy się troszkę. Mam wrażenie, że leciutko pan ucieka od istoty. Nie uciekam. W Polsce osiedla się wielu cudzoziemców, głównie prowadzących jakąś działalność gospodarczą, czy to powiedzmy gastronomię, tak, czy pracujących w zawodach wolnych. I to trwa od lat i tutaj nikt, powiedzmy, nie stawia żadnych przeszkód, ponieważ to jest naturalny proces, że ludzie podróżują i układają sobie życie gdzieś tam. Ale jestem przeciwny jakiejś inżynierii społecznej gigantyczną skalę, czyli jak mówię, wysyłaniu kontyngentów ludzi, tak, do krajów, do których wcale nie mają ochoty jechać. Jestem przeciwny temu. To jeszcze zadam takie może lekko kontrowersyjne pytanie drążące. Jest takie hasło w internecie przywijające się: kupując kebaba, osiedlasz Araba. No i to hasło jakby przylepia się właśnie Ruchowi Narodowemu. Jakie pan ma to stanowisko do... Mówimy teraz o rzeczach, które nie są zbytnio kontrowersyjne, bo każdy, prawda, stołuje się gdzie chce, czy u Wietnamczyka, tak, czy kuchnia bułgarska, grecka jakaś tam, i to wszędzie, gdzie byłem w świecie, to gastronomia jest, powiedzmy, ofertą szeroką, i w Polsce też chcę, żeby gastronomia była ofertą szeroką. Uwagi są takie, żeby przemawiać ja sam z tych stopni. Byłem zaniepokojony, że w moim mieście rodzinnym Lublinie, w jednej z takich restauracji, to była duża rotacja, powiedzmy, tych pracowników. Ja po kontakcie z pracownikiem Urzędu Wojewódzkiego uzyskałem informację, że tam są trzy osoby zatrudnione. To wie pan, ja bym ciekaw, czy oni wszyscy jadą na jednym paszporcie, bo tacy podobnie byli, ale podkreślam, to była taka rotacja ludzi. I się obawiałem, że to był całkiem taki dziwny przerzut ludzi pod pretekstem. I na to trzeba uważać. Już. Polak, jak pracuje w lokalu gastronomicznym swoim, no to musi tam mieć troszeczkę zdrowia, sanepid się interesuje, tak, inspekcja pracy. Ja bym wolał, żeby... Słuchajcie, będziemy mieli troszkę opóźnienia z racji tego, że ludzie cały czas dochodzą. Cały czas ludzie dochodzą. Polakom także. A oczywiście... Albo żeby zainteresować się zwłaszcza tam, służby porządkowe, jest prawdopodobieństwo policja nie przerzutu nielegalnych osób, jeszcze ludzi różnych osób z różnymi intencjami. Zaczniemy chwilkę później. No dobrze. No, dziękuję uprzejmie panu za bardzo sympatyczną wypowiedź. Mam nadzieję, że nie czuł się pan za bardzo pod ścianą. Nie, zwłaszcza, że jak widać, mam ze sobą dużą przestrzeń. No tak.